Hej wszystkim, tu fantastyczne siostry Ola i Gaba. Dzisiaj mamy dla Was podsumowanie miesiąca. Wow, kończy się maj. I jeszcze zostało nam chyba 2 dni albo 3, no ale wydaje mi się, że już raczej nic nie przeczytamy, żadnych książek. I przychodzimy do Was właśnie z tym, co mamy w tym miesiącu. Ja przeczytałam 4 książki, zaraz Wam dokładnie pokażę, które. A Ty? 2. Nie, 4. Nie! Przeczytałam 4. Jedną całą, jeden DNF i teraz zaczęłam jedną. No ale nie przeczytałaś jeszcze Vampira? O Jezu, no ale to my go mamy, ja zaraz pokażę. O matko. Słuchajcie, Gaba uparła się, żebym pokazała też książki, które muszę przeczytać na studia. W sensie, które musiałam przeczytać do licencjatu i do zaliczenia pisemnego przedmiotu. Nie liczy się! No jak nie? O, ale o tym musisz coś powiedzieć. No ale co ja mam powiedzieć o tym? No to tak, łącznie z tym, o czym Gaba mówi, to przeczytałam chyba 5 książek, tak mi się wydaje. Vampir Raymonda, który był potrzebny na zajęcia i nie czytałam go z własnej woli. Oraz Język na sprzedaż Jerzego Bralczyka. To musisz zrecenzować. Tylko jeśli... Dobra, to tak, ja od razu uprzedzam. Mam 2 książki ze sobą, 2 nie mam, bo zapomniałam Oli powiedzieć, żeby mi przywiozła. U mnie, tak, mamy Kirkę, oczywiście pokażemy Wam okładki. Mamy Bromę z Klub Książki. Mamy o chłopcu, który był kotem. Tak może? Oraz Cień Utraconego Świata, czyli totalna nowość od Fabryki Słów, o którym dużo jest teraz mowa na Instagramie i na YouTubie. No, a i ty już wymieniłaś, okej. To może ja zacznę, tak, od tego Cienia Utraconego Świata. No, który jest zachwytem wielu osób na... Zmierzcie z planszy? Nie właśnie, o to chodzi, że nie, ale zaraz do tego przejdę. Jest zachwytem wielu osób na Instagramie i na YouTubie, szczególnie Anity Book Reviews by Anita. Pozdrawiamy i w ogóle wiecie, ona jest totalną patronką i matką chrzestną tej książki, bo zachęciła na pewno niejedną osobę, w tym też mnie, chociaż ja już trochę wcześniej wiedziałam o tym, że to będzie i tak miałam w planach przeczytać. Cień Utraconego Świata to powieść drogi. Bardzo trudno określić dokładnie, o czym ona jest, żeby ani nie zaspoilerować, ani wiecie, też nie zdradzić za wielu bohaterów, bo wielu dochodzi w trakcie książki. Ale na sam początek poznajemy tutaj Daviana i jego przyjaciela Vira oraz Aszę. I Davian z Virem wyjeżdżają ze szkoły pod pretekstem, można powiedzieć, tego, że okazuje się, że Davian jest po prostu wybrańcem, który jest stworzony do tego, żeby uratować barierę, która chroni cały świat przed złem, coś takiego. I oni wyruszają w podróż. Później te wątki w ogóle tak pięknie się wszystkie nawiązują, rozwiązują i no naprawdę świetne. I tak. Obiektywnie to jest świetna książka, świetna. Ja w ogóle podziwiam pana Eilingtona przez to, że on w ogóle, już pomijając samą treść fabuły, to napisać jako debiut taką książkę, która ma 900 stron. Jakby wiecie, ja mam problem, żeby napisać 5 stron pracy na studia, a on napisał 900 stron. Dla mnie to po prostu jest niepojęte i jeszcze takiej fabuły, to naprawdę było świetne. To naprawdę było świetne, to w jaki sposób został wykreowany ten świat, to jakich mamy tutaj bohaterów, których rzeczywiście, bo też słyszałam takie opinie, że mało rozwinięci są ci bohaterowie i ich charaktery, ale oni są po prostu trochę jakby nastawieni pod, czy tak, tak stworzeni może pod tą przygodę, która ich czeka. Ale tak, powiedziałam właśnie o tym świecie, o bohaterach. O tym w ogóle też chcę wspomnieć, bo pojawia się tutaj motyw podróży w czasie. To po prostu... nie chcę za bardzo spoilerować, ale później mamy pewnego nauczyciela. No i właśnie to, w jaki sposób ten nauczyciel w ogóle tłumaczy te podróże w czasie i to, jakie tam są te wszystkie moce, esencje, próby i tak dalej.
I wiecie, to jakby jest po prostu właśnie ta kwintesencja tego świata i to wszystko jest dużą literą, przemiana, esencja, próba, wiecie, no. I bardzo podziwiam po prostu Jamesa Eylingtona, właśnie zastanawiałam się, czy to James. I ta książka była po prostu świetna, obiektywnie, naprawdę, i mogę z czystym sumieniem Wam ją polecić i to była naprawdę świetna przygoda, na pewno będę sięgała po drugą część. Już się trochę rozgadałam, ale jeszcze powiem kilka zdań o tym, o subiektywnej mojej opinii, która no niestety jest taka, że ta książka nie urwała mi wiecie czego. W sensie, liter. Tak, właśnie o to chodzi, że były momenty, kiedy byłam wow, muszę czytać dalej, szczególnie w drugiej części. Druga część jest po prostu lepsza, ostatnio ciągle o tym mówię, ale w drugiej części więcej się dzieje. I w drugiej części też miałam taki moment, że wiecie, wow, po prostu chcę czytać dalej, co tam w ogóle się wydarzyło i byłam taka podekscytowana tą książką, ale tak całościowo nie urwała mi właśnie nic, więc były momenty, które były wow, po prostu wow, ale jeszcze tak jak na przykład ta końcowa, sam końcowy, na końcu jest epilog, tak? Mhm. Ten końcowy epilog i to, co się wydarzyło na ostatnich kartach książki, no to ja już to trochę przewidziałam i ja myślę, że to było do przewidzenia, jeśli nawet ja to przewidziałam, a ja jestem niedomyślna w książkach, to wiecie. I w każdym razie, dobra, już podsumowując tą książkę, bo jeszcze mamy dużo innych przed sobą, a już dużo o niej mówię, to tak, ja mogę Wam ją polecić z czystym sumieniem i ona jest naprawdę świetna, ale mi właśnie subiektywnie nie urwała i bardzo potrzebowałam w niej takiego zachwytu, którego całościowo nie dostałam, chociaż właśnie momentami w książkach tak, to było. Ale serio, czytajcie, bo jest świetna, jest naprawdę świetna i na pewno będę czytała drugą część. Dobra, już koniec tej książce. Ja mam romans. I powiem tak, że to jest taki zawód. Ja myślałam, że ta książka będzie super, że to będzie, że właśnie ona mnie zmieci z planszy. Mimo tego, że jest krótka dosyć, ale no tak nie było. Po prostu główna bohaterka to taka po prostu taka gówniara, która po prostu nie wie, co ona ma zrobić sama ze sobą i cały czas mówi, ojej, oni są niby takimi super potężnymi osobami, ale ja jestem najpotężniejsza. Ojeju, po co on ze mną chodzi? Ale dlaczego ze mną nie chodzi? No i tak było cały czas, po prostu przez 300 stron cały czas było to samo, tam nic się kompletnie nie działo. Nawet ten system magiczny nie był za bardzo wytłumaczony moim zdaniem, ale za to szkoła, ta Szolomans, bo Szolomans to jest ta szkoła magii, to jest tak skomplikowane, że nawet mapka, która jest dołączona, nie pomaga. Jak ja to czytałam, to musiałam po prostu dosłownie co chwilę przerzucać strony i szukać tej mapki, żeby się dowiedzieć, gdzie ona w ogóle jest i gdzie ona idzie. I to jeszcze jest tak, że ta szkoła ona cały czas się zmienia, więc ta mapka też nie była taka bardzo adekwatna. Więc to nie wiem, no ja po prostu już na koniec byłam zirytowana, byłam zagubiona w tej książce. Głównie, w sumie to jest główna, główna bohaterka, ale ten, jak oni się nazywają? Bohaterowie drugoplanowi nie byli też w ogóle w jakikolwiek sposób zarysowani, oni byli tylko po to, żeby pokazać, że główna bohaterka Galadriel to jest taka, a nie inna i żeby pokazać, jak działa szkoła. I to jest tak naprawdę tyle. Nie wiem, ogromny zawód, nie polecam tego, nie, no czy, nie i, czytajcie. No i poleciał DNF, nie dokończyłaś. No i poleciał DNF, ja już po prostu przeczytałam 3/4, bo ja tak już mówiłam Gabi, że nie chcę mi się tego czytać, po prostu ona Gaba powiedziała, dobra, przeczytaj jeszcze trochę i zobacz. No i tak mniej więcej 3/4 przeczytałam i już po prostu uznałam, że nie, już rzucam to. Nie ma się co męczyć. Tak. Ale ja Wam też z mojej perspektywy powiem, że ja czytałam Naomi Nowik jedną książkę, która naprawdę bardzo dobrze wspominam. Jako taką oryginalną lekturę bardzo, więc dla mnie to też trochę był zawód dowiedzieć się, że Szolomans jest takie słabe, biorąc pod uwagę też, że ja to planowałam przeczytać, ale już nie mam tego w planach, nic a nic. Więc DNF poleciał. A teraz może trochę z innej bajki, bo nie fantastyka, ale literatura dziecięca. Mamy tutaj o chłopcu, który był kotem, czyli książkę opowiadającą dosłownie o chłopcu, który był kotem i po prostu zamienił się w kota w pewnym momencie.
i poznaje pewną przyjaciółkę, która też jest kotem. I razem uczą się tego kociego życia w Londynie, przeżywają różne przygody i nie powiem dalej co, bo trochę to będzie spoiler. No, tak. W każdym razie mamy tutaj lekturę dla dzieci, 400 stron. I powiem sporo wam... w sumie jak na dzieciaka. Tak, i bez... właśnie, kurczę, wydawnictwo kropka, nie wiem jak w innych książkach, chyba macie obrazki, ale tak bym chciała zobaczyć obrazki w tej książce. Jakichś kotków, dla mnie to by było super. W ogóle to jest bardzo ładnie wydane, podoba mi się ten format książki. Chyba nie jest kwadrat i taki patrz... idealny, ale... Patrz w ogóle. O Jezu, zobaczcie, jak ładna wklejka. No, nie wiem czy widzicie, ale tu są właśnie takie... kotki. Kotki jakby. Twarz kotka po prostu na dwóch stronach. No i przechodząc do samej powieści, na początku miałam takie... Dobra, nic specjalnego, naprawdę fajne takie... trochę angażujące, ale jakoś dla mnie osobiście nie za bardzo. Później miałam moment około 100 stron, kiedy wydawało mi się to nudnawe po prostu. Ale później już książka się rozkręciła, tak mniej więcej też od połowy. Kurczę, te drugie połowy książek to naprawdę. I ogólnie poleciłabym to dzieciom, chociaż mam takie obiekcje, czy te dzieci mogłyby się przy tym, wiecie, nie nudzić. Jeżeli to jest jednak 400 stron, no właśnie, też mam taki problem z literaturą dziecięcą, że wiecie, ja mam swoje zdanie, ale ja mam 20 lat, a co te dzieci, które mają, nie wiem, tam 10 czy 12 powiedzmy, czy nawet 8, bo wydaje mi się, że to, mimo że jest grubsze, to jest raczej dla młodszego odbiorcy takiego. No ale to sobie myślę... po prostu mama będzie, albo nie, albo mama albo tato by im czytali przed snem, po prostu. No, tylko zanim by to przeczytali teraz, to by chyba rok minął. No właśnie też o tym myślałam i wiecie, ja mam jakby swoje zdanie, ale nie mogę tego przełożyć na to, jak dzieci by to przeczytały, jakby im się podobało, bo wydaje mi się, że niektórym naprawdę by się to mogło spodobać, bo jest dużo przygód i ta książka jest naprawdę taka prosta, ale w słodki sposób, wiecie, taki dla dzieci. I ogólnie właśnie też nie było to nic, znaczy też, no właśnie, nie, Cień Utraconego Świata mnie zachwycił, ale wiecie, oj, przepraszam, ale wiecie... niecałościowo, chociaż jak w tym momencie o tym myślę, to rzeczywiście mam taki wewnętrzny zachwyt, więc w sumie nie wiem, to chyba zależy ile czasu upłynie, ta, i kiedy o tym mówię. No, tak, ale... dlatego ja zawsze daję sobie kilka dni na przetworzenie tej książki. No ja tak samo i jak przeczytałam, to myślałam, no super, super, ale wiecie, no bez właśnie zachwytu, tak jak już mówiłam 10 razy, ale teraz myślę i o tym gadam i naprawdę mam taki wewnętrzny zachwyt, więc no w każdym razie tak czy tak polecam, już mówiłam, ale wracając do chłopcu, który był kotem, to właśnie tutaj też bym mogła to polecić, ale nie z takim stuprocentową pewnością, że po prostu wam się to spodoba, bo ja miałam rzeczywiście momenty, kiedy mi się to dłużyło, ale... No mimo wszystko, wiecie, dobrze się przy tym bawiłam i morał na sam koniec był po prostu tak słodki i tak uroczy, że no, no naprawdę, to było fajne i takie przyjemne do przeczytania. Dobra, teraz ja powiem szybko o tych dwóch książkach na studia, bo Gaba teraz zniesie jajo. To tak, pierwszy był Wampir Raymonta. Pisałam pracę na temat Daisy, która tutaj jest femme fatale i więc no wiecie, musiałam to przeczytać. No i ogólnie o czym dopowiada o panu Zenonie, który jest Polakiem, mieszka w Londynie i bierze udział w seansach spirytystycznych. Poznaje Hindusa, Mahatmę Guru, a z Mahatmą Guru jest tak chyba, w sensie, a z Mahatmą Guru, nie, jak ona się nazywa? Mahatmie Guru towarzyszy Daisy i jej pantera. I pan Zenon po prostu, nie wiadomo co się z nim dzieje, on nagle zaczyna mieć jakąś obsesję na punkcie Daisy. No i wiecie, to tam się dalej rozwiązuje i ogólnie summa summarum, Daisy to jest pomiot szatana, jest kapłanką Baphometa. No słuchajcie, to nie jest spoiler, bo ja tego nie polecam, żebyście to przeczytali, bo to... No ale możesz powiedzieć teraz, że czytasz klasyki są takie... Wiesz, o Jezu, no ja przez całe studia czytam klasyki, kurde, Kochanowski to też jest klasyk. No nieważne, w każdym razie... No... Książka jak książka. Słuchajcie, no do chłopów to się nie umywa, o tak po prostu. Ja chłopów bardzo lubię, ale to było takie...
No takie czytadełko, musiałam zaliczyć pracę, zaliczyłam na 4+, także spoko. Druga książka to jest, tak jak wspominałam, Język na sprzedaż Brańczyka. To akurat jest takie jakby kompendium wiedzy o... to jest takie kompendium wiedzy o wszystkich chwytach perswazyjno-manipulacyjnych, których używa się w języku w reklamie. No więc to sobie tyle, co mam do powiedzenia. Potrzebne do licencjatu było. Potrzebne do licencjatu było. O, totalną miłością w tym miesiącu była Kirkę, której też niestety przy sobie nie mam, ale już wam pokazywałam chyba na tamtym filmie. O tej książce więcej mówiłam w poprzednim filmie, więc tu się nie będę za bardzo rozwodzić, bo już i tak strasznie dużo gadam jakoś. A później będę musiała to montować, wiecie. No i się zejdzie. No w każdym razie super, po prostu super książka. Ja sama się nie spodziewałam, że tak mi się to spodoba, dlatego że ja lubię, kiedy coś się dzieje i lubię akcje i tak dalej, a tam raczej tej akcji nie było. Szczególnie po 100 pierwszych stronach myślałam, że no jej, no takie nudnawe, ale później jak to się zaczęło rozkręcać, to nawet sama właśnie nie potrafię określić, co jakby było takiego magicznego w tej książce, ale dla mnie to była po prostu magia. I to była magia i po prostu bardzo mi się podobało, naprawdę. Będziesz czytała Pieśń Achillesa? No właśnie, nie wiem sama. Bo tak mimo, że to była magia i w ogóle zachwyt, to jakoś nie wiem. Pewnie przeczytam i tak czy tak. Jak ty kupisz, to ja przeczytam. Tak, no dobra. Ostatnią w sumie książką, którą czytałam w tym miesiącu, są Rządy Wilków, taka ogromna kolumbryna na... Nie wiem, ile to ma stron. Z 600 pewnie. No, pewnie jakoś tak. No to mniej niż coś, ale w każdym razie długo czytałam w sensie tę książkę. Jakoś tak... Nie wiem. Po prostu, wiecie co? Ja nie wiem, czy ta książka powstała przed serialem, czy ona była w trakcie... Czy Leigh Bardugo pisała ją w trakcie powstawania serialu, ale to przed serial bardzo. Serio. To raz, a dwa, że dla mnie... No to było spoko, to było ciekawe zakończenie tej serii. Myślę, że raczej nikt się nie spodziewał takiego zakończenia. W sensie, ja już się spodziewałam... Spektakularnego zakończenia, powiedzmy. No w sumie ja słyszałam, bo Ola mi mówiła. Znaczy ja już wiedziałam, jak to się skończy, bo widziałam spoiler na Instagramie. Taki fanart po prostu, który pokazywał, co się wydarzy, ale no nieważne. W każdym razie było okej, okay, ale nie było tak super jak Szóstka Wron, albo nie było tak super jak, nie wiem, inne książki Leigh Bardugo. Po prostu to było takie dosyć zachowawcze i no dużo tych postaci utraciło takiego swojego pazura, bo tutaj mamy Nikołaja, mamy Zoję i mamy Ninę. Ich dalsze losy po trylogii Griszy i no powiem wam szczerze, że Nikołaj, nie ma tam. Nikołaj to taki jest, no nie lubiłam go w ogóle tak naprawdę, bo to taki... No, nie stracili wiem. Pazur wszyscy, jak mówiłaś. Tak, w ogóle no. Zoja strasznie straciła pazura, a Zoja to była moja ulubiona bohaterka w ogóle ze wszystkich chyba książek Bardugo, tak mi się wydaje. I to było smutne dosyć. A Nina też to samo, taka jakaś się stała taka... Klucha. No nie wiem, no taka klucha trochę, no... No nie wiem, nie było, ogólnie no. Pierwsza część to było takie przynudzanie, druga część to było, że takie trochę przynudzanie z takim... Coś tam już się trochę działo, no i ostatnie, tak nie wiem, 150 stron to już była taka akcja, naprawdę. No ale no widzicie, że... Właśnie, no właśnie, podsumowanie tej książki. Szkoda, bo to już chyba ostatnia książka w ogóle z uniwersum Griszów, no i tak się kończy takim właśnie wzruszeniem ramion, więc wiecie. Ale fajne są smaczki właśnie z... Nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie, ale są fajne smaczki z innych książek Leigh Bardugo. Tak tylko mogę wam powiedzieć. Więc jak chcecie, czytajcie. Jeśli nie, to nie tracicie nic. Dobra. Ostatnia książka już w ogóle chyba w tym filmie, tak? Bo już wszystkie powiedziałaś. Tak. No, to mi została ostatnia i właśnie też zawód. To jest Bromance Klub Książki i miałam takie oczekiwania wobec tego, a naprawdę na koniec taki, wiecie, zgrzyt. Książka opowiada o mężczyźnie, Gawinie, który jakby przez swoje wielkie ego i w ogóle niezdolność do porażek
zepsuł swoje małżeństwo i w końcu jego żona żąda rozwodu, a ten się ocknął i stwierdził, że jednak chce o nią walczyć i w ogóle nie chce stracić tej rodziny i tego, co oni zbudowali. I zgłasza się do tajnego klubu książki, w którym są wszystkie samce alfa w ich mieście, wiecie, największe takie szychy. I oni czytają romanse, które zbliżają ich do zrozumienia myślenia kobiet i tego... Znaczy nie myślenia, tylko po prostu jak kobiety chcą, żeby faceci się zachowywali czasami. No to akurat jest prawda. Czasami tak. I że nie dokładnie odwzorowują to, co się dzieje, ale wiecie, czerpią inspirację i po prostu jakoś tak próbują to wcielić w życie. Gdzie jesteś, Romeo? I na samym początku książka była po prostu świetna i tak jak mówiłam też na Instagramie, po prostu twarz mi się cieszyła, jak nie wiem, zresztą tą opinię i opinię o Kirkę możecie też znaleźć na naszym Instagramie. I opinia o rządach wilkach też, rządach wilków też się pojawi. No. I to było świetne na samym początku, a później już od tak mniej więcej połowy to się staczało po prostu na dno. I nie wiem, czy chodzi o moje... oczekiwania, po angielsku miałam. Oczekiwania, czy o co w ogóle chodzi, ale bo po prostu też patrzyłam na Goodreadsie i ta książka ma takie dobre opinie. Ale wiecie, ja jakby oczekiwałam czegoś takiego uroczego, czegoś, co nie będzie, co będzie takim romansem, ale takim trochę obyczajowym, też nawiązującym do różnych problemów i tak dalej, nie stricte romansem, a dostałam po prostu stricte romans i później już te opisy erotyczne, takie całkiem szczegółowe po prostu. Ja nie mam nic do opisów erotycznych, ale wiecie, ja nie jestem przyzwyczajona, ja nie czytam takich stricte romansów i po prostu dla mnie to już się robiło takie, nie to, że dziwne, ale takie, no nie wiem, po co mam to czytać kolejny raz, jeśli to było, nie wiem, 20 stron temu. Kurde. No i po prostu, no ta książka dla mnie po prostu się staczała na dno, bo początek okazywał się, że wow, będzie super i tak dalej, a wyszła klapa. I też czytałam na Goodreadsie, że po prostu ta para ma tak dużo nierozwiązanych problemów i ja też się tym, z tym zgadzam, że tak jakby oni do końca nie rozwiązali tego problemu, który był. I tak w ogóle zakończenie było takie mega pompatyczne, normalnie prosto z komedii jakiejś romantycznej. No i na końcu już samym miałam takie, wiecie, no więc... Więc tak, to było z tą książką, myślałam, że będzie super, okazało się, że jest inaczej. Właśnie nie wiem, czy to przez moje oczekiwania, czy takie stricte romanse mają do siebie właśnie tą formę taką, ale no dla mnie osobiście to nie było nic świetnego, tak powiedzmy. Tym negatywnym akcentem możemy zakończyć ten film. Podsumowanie, ale powiemy też, co czytamy teraz. Ja czytam Niegodziwych Świętych, już nie dokończę ich w maju. Już nie dokończę ich w maju, ale no, czytam sobie, przeczytałam 80 stron. Jak ci się podoba? Jak na razie spoko, ale zgadzam się z tymi opiniami, że to jest... to nie jest Rosja, bo to też jest błąd mówić, że to jest Rosja, ale te... Klimaty rosyjskie są widziane oczami Amerykanki i to takiej, mam wrażenie, która nie wykonała za bardzo researchu, bo tutaj na przykład głównej bohaterki imię i nazwisko jest ta Nadjeżda Łaptiewa i są na przykład, czekajcie, jest Wołdoga albo Rosni Oworisk, albo jakieś takie, no widać w tej warstwie językowej, jeśli chodzi o te rosyjskie klimaty, no po prostu widać, że to jest Amerykanka, znaczy taka... Ale wiesz, no tak samo można powiedzieć o Leigh Bardugo. Nie, akurat tutaj się nie zgodzę, bo przy tym Leigh Bardugo wykonała jakiś research i jednak te rosyjskie klimaty nie są tak bardzo wyczuwalne, przynajmniej dla mnie. Czuć, że to jest inspirowane, a tutaj to jest... W sensie, ja jeszcze za dużo nie mogę tak powiedzieć. Autorka nie jest za sympatyczną postacią.
i że w jej książkach w drugiej albo w trzeciej części Niegodziwych Świętych są takie ewidentne wątki antysemityzmu, więc nie za fajnie ogólnie. No ale zobaczymy. No ogólnie, no co tutaj mamy, co o fabule? Jest dziewczyna pobłogosławiona przez bogów, jest książę, który ma jakieś oczywiście problemy ze sobą i jest chłopak, i tu jest napisane potwór, co jest sobie trochę spoilerem, tak by the way, no ale jest ten chłopak, który jest tajemniczy, ale tak jak ta Nadia mówiła, Nadjeżdża, mówiła, że on ma coś sobie takiego odpychającego. No i właśnie jestem potworem. Też widziałam trochę fanartów, zanim w ogóle zaczęłam to czytać. I no chyba to później robi się trochę ohydne. W sensie ten malachiarz, ten potwór robi się taki ohydny, ma strasznie dużo oczu na ciele, więc nie wiem. No dobra, ale czekaj. No nieważne, no już po prostu rzucę tą książkę. Ja jeszcze muszę wrócić do tej Bardugo, bo nie wiem, czy oglądałaś ten film Anity, co ona mówiła, że... coś tam chyba Buchol i właśnie tam było, że Szóstka Broń i Królestwo Kanciarzy i mówiła chwilę o tym, że właśnie ten świat, co mnie strasznie zdziwiło, no bo ja słyszałam wcześniej, że wiesz, że to jest inspirowane Rosją i to jest taka trochę chamska wersja Rosji i właśnie oczami Amerykanki, ale to, że ona na przykład wzięła kwas, co jest jakby kwasem chlebowym, bo wódka byłaby, nie wiem, za typowa czy coś w tym stylu, no to takie trochę dziwne, albo że Grisza to jest skrót od jakiegoś imienia rosyjskiego i to właśnie tak jakby powiedzieć, nie wiem, że armia Johnów, no nie? No to jakby rozumiem, że ktoś może być trochę obrażony. Nie wiem, czy to w ogóle oglądałaś. Że oglądałam, ale słuchajcie, ogólnie z pisaniem, no nie wiem, no to jest tak, że po prostu ja nie mam nic do tych inspiracji. Ja nie mogę zgodzić się z opinią, że to jest chamsko zerżnięte, że to jest Rosja chamsko zerżnięta, no bo nie, no po prostu. Ale jeśli chodzi o to, że Rosja widziana oczami Amerykanki, no to tak jest, no ale kurczę, wiecie, w sensie to może być trochę smutne, ale wiecie jak na wschodnie tereny Europy patrzą właśnie osoby z Ameryki, że to jest po prostu jakiś dziki kraj, łącznie z Polską. Tak? Nie bez powodu są jakieś niemiłe stereotypy, że Polak to jest pijak. Przecież o Rosjanach się mówi to samo, że oni cały czas piją. A podobno Polacy piją więcej niż Rosjanie. Takie słyszałam statystyki. No właśnie. Więc, no nie, może to trochę za przydługa dygresja, ale ja tutaj, w sensie, teraz sobie tak przypomniałam, że faktycznie tutaj może być ta Rosja bardziej explicite pokazana czytelnikowi, no bo ja tutaj widzę, w sensie nie wiem, czy może ja się mylę, bo ja nie wyznaję prawosławia, ale po tych świętych widać, że to jest tak trochę liźnięte to prawosławie i ci święci albo ci bogowie, bo właśnie to jest tak zamiennie i no to tak jakby, to też było taka moja myśl, że kurde ty piaro, czy kurde autorko, zdecyduj się, albo są święci, albo to są bogowie, no ale oni tak są bardzo, te męczeństwa są wzięte bardzo, wydaje mi się, z prawosławia. Ale możliwe, no, że się mylę. A tak już jak o tym gadamy, to tylko ja powiem, że właśnie to ty mi wczoraj powiedziałaś, że o J.U. Kristofie, którego ja bardzo lubię w ogóle i jego książki uwielbiam, to że Adonai z... jak ta książka się nazywa, nie, z Niby Nocy, to jest jakby Boże, Bóg żydowski, tak? Jeden z bogów żydowskich. Tak. I on zapożyczył sobie to imię, więc no jakby właśnie nie wiem sama, co o tym uważać. No niby to tylko imię, ale z drugiej strony, no ciekawe, jakby ktoś tak zrobił, nie wiem, z polskim Bogiem, zaczął nas Bóg, to jakby po prostu Bóg, wiecie, nie ma... Pan Bóg. No. Ale no wiecie, o co chodzi, że jednak... W sensie ja do tego nic urazić. Nie mam. Ja też. Ja do tych zapożyczeń rosyjskich z prawosławia nic do tego nie mam. Ale wiem, że osoby wierzące mogą być trochę urażone i tak samo jak Rosjanie bądź Rosjanki mogą być urażone tym, jak Libar długo przedstawiła ich kulturę. Chociaż no, tak. Ja tak bardzo tego nie widziałam. Nie wiem, na ile to może no, ale być. Ale wiesz, nie znasz Rosji też. No też, no tak właśnie chciałam to powiedzieć. Ale... No nie wiem, w ogóle to jest dosyć trudny temat, wiecie, tak w ogóle tak no, w środowisku tak. Literaturoznawczym to jest dosyć trudny temat, bo jakby na ile pisarz może sobie pozwolić na inspirację, bo z jednej strony jest takiego jak licencja poetyka,
A z drugiej strony, jak pisać tak, żeby kogoś nie urazić? Ja na przykład też, no nie wiem, jak się dowiedziałam o tym, że Emily Duncan no nie jest za sympatyczną postacią. No nie wiem, temat jest dosyć trudny, ja też nigdy żadnej książki nie napisałam, więc... No ja nawet w sumie sama nie wiem, czy coś właśnie do tego mam, czy nie mam, bo rozumiem to, że ktoś może się czuć urażony, ale właśnie to mnie jakby osobiście nie dotyka, dlatego trudno mi tak o tym szerzej mówić. No trudny temat. I już tak na zakończenie, co ja czytam? Jak mądrze zadbać o swojego psa i kota, to już nie jest taki kontrowersyjny temat, słuchajcie. Tu nie ma co mówić, po prostu porady weterynaryjne i takie behawioralne dla zwierząt, dla psów i kotów właśnie. My mamy psa i kota, którego pewnie widzicie? Jo? No, więc chcę się czegoś dowiedzieć i dopiero zaczęłam, słuchajcie, jestem na 25 stronie, więc to był dopiero sam początek, ale mam nadzieję, że to będzie fajna lektura. Dobrze. Kończymy już ten przydługi film. Tak. Dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli do końca. Tak. I widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa.